Czy spędzasz dużo czasu walcząc z pożarami w Twojej firmie? Czy każde zadanie musi przejść przez Twoje ręce? Czy Twoja firma opiera się na tym, że wiesz, jak zrobić jakieś zadanie, bo masz to wszystko tylko i wyłącznie w Twojej głowie? A jakby to było, gdybyś mógł przekazać obowiązki nowemu pracownikowi i gdybyś wiedział, że on to zadanie wykona dobrze? Jakby to było, gdybyś mógł wyjechać na urlop i ani razu nie sprawdziłbyś maila, nie odebrałbyś żadnego telefonu, ani nie wykonałbyś żadnego telefonu? Jakby to było, wyobraź sobie. Czy wiesz, że istnieje jedna rzecz, którą musisz zrobić, aby Twoja firma przeszła taką transformację od złotej klatki do efektywnego i dochodowego biznesu? Co to takiego? Standaryzacja. O tym, jak wdrożyć skuteczne procesy, procedury i instrukcje, będzie właśnie to nagranie. Serdecznie zapraszam. Cześć, z tej strony Bartek Popiel z bloga liczysiewynik.pl. Przygotowałem dla Ciebie serię bezpłatnych materiałów na temat tego, jak sprawić, żeby Twoja firma szybko dokonała niebywałego skoku pod kątem rozwoju. Nie będę mówił o żadnych sztuczkach sprzedażowych ani marketingowych. Dzisiaj zajmiemy się i porozmawiamy o jednej rzeczy, o jednej bardzo istotnej rzeczy, która łączy wszystkie prężnie rozwijające się biznesy. Jak już wiesz, mowa o standaryzacji. Z tego nagrania dowiesz się, jakie trzy poziomy dokumentów musisz mieć w swojej firmie, w swoim systemie. Jak najszybciej tworzyć procesy i procedury i instrukcje, jak to robić. Jakich programów do tego używać, jakich narzędzi, jaka powinna być Twoja pierwsza procedura. Tak? Co zrobić na samym początku, od czego w ogóle zacząć. Ponadto pokażę Ci kilka naprawdę myślę, że bardzo ciekawych przykładów i to jest najlepszy moment, żebyśmy przeszli do konkretów. Jakie trzy poziomy dokumentów musisz mieć w swojej firmie? To są absolutnie fundamenty. To, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, to są naprawdę podstawowe sprawy. I pierwsza rzecz, którą w ogóle musi mieć Twoja firma, to jest trzeba się zastanowić nad tak zwanym celem strategicznym. Co my w ogóle robimy? Jaki jest cel naszej firmy? Po co my w ogóle istniejemy? Komu służymy? Komu pomagamy? Jaki jest nasz cel? To jest bardzo istotna sprawa, ponieważ to będzie taki kompas, no, który będzie pomagał Ci podejmować różnego rodzaju decyzje. I dopiero później tworzysz trzy poziomy dokumentów. Pierwszy poziom dokumentów to są ogólne zasady działania. Drugi poziom dokumentów to są procesy, które są w Twojej firmie i trzeci poziom dokumentów to są szczegółowe procedury. Oczywiście można iść w to znacznie głębiej, robić jeszcze, dzielić to na checklisty, instrukcje, procesy itd., ale moim zdaniem te trzy poziomy w zupełności wystarczą na sam początek. Nawet myślę, że duża firma, która ma na tych trzech poziomach to wszystko dobrze poukładane, będzie doskonale funkcjonowała. Tak jak mówię, można iść dalej, można to bardzo głęboko się w to zagłębiać, ale na start, jeżeli nie masz procedur, jeżeli dopiero zaczynasz, w zupełności to wystarczy. I teraz trochę rozjaśnijmy to całe nazewnictwo, o co w ogóle z tym wszystkim chodzi. Co to jest cel strategiczny? Powiedzmy, że mamy firmę transportową. Mamy firmę transportową, która robi przeprowadzki, która bierze różnego rodzaju towary, przewozi je z miasta A do miasta B. Więc celem strategicznym takiej firmy może być to, że robi szybki i sprawny transport. Oczywiście w granicach prawa, które funkcjonuje w danym państwie, ale o tym będziemy rozmawiać za chwilę. Więc możemy mieć cel strategiczny, że nasz transport jest szybki i sprawny. Sprawny to jest to, że oczywiście kierowcy są trzeźwi, poruszają się w granicach prawa. Mamy sprawne samochody, żeby to też nasz, bo skoro ma być szybki, no to miejmy też sprawną flotę, żeby wszystko idealnie działało. Ale też kwestia może być taka, że sprawnie załadowujemy nasze samochody, czyli że mamy rozpracowany, jak to szybko załadować i rozładować, żeby przewiezienie danego towaru z miasta A do miasta B odbywało się właśnie szybko i sprawnie. I weźmy taką sytuację, gdzie powiedzmy masz przewieźć meble z Katowic do Warszawy, tak? Czyli z Katowic na przykład z Alei Rozdzieńskiego do Warszawy na ulicę powiedzmy Ogrodową 58. I teraz tak, trzeba to przewieźć, więc jakie mamy ogólne zasady działania? Jakie mamy ogólne zasady działania w takiej firmie? No to są, to mogą być takie rzeczy, jakie obowiązuje w danym kraju prawo. Z jaką prędkością może się poruszać dany samochód? Ile godzin może jechać kierowca? Ile godzin można jechać? Którędy kierowca będzie jechał? Z jaką prędkością? Dalej, kiedy kierowca robi sobie przerwę? Na jakich stacjach tankuje? Być może mamy wyznaczone konkretne stacje, na których tankujemy samochód. Dalej, co musi sprawdzić kierowca, zanim w ogóle wyruszy? Z kim się ma skontaktować w razie awarii? To są wszystkie takie rzeczy, takie konkretne zasady, które będziemy mieli w firmie nie tylko do tego konkretnego transportu z Katowic do Warszawy, ale w ogóle do jakiegokolwiek transportu, nawet gdybyśmy robili jakąś przeprowadzkę czy jakiś transport z Wrocławia do Gdyni, tak czy jakikolwiek inny. Po prostu to są ogólne zasady, wokół których działa nasza firma. Więc to są bardzo istotne sprawy, czyli ogólne zasady działania. Kolejny punkt, kolejny poziom to jest proces. Czyli teraz tu mielibyśmy dokładną mapę, którędy ten kierowca jedzie.
skąd on wyrusza, przez jakie miasta jedzie, jakimi drogami ma się poruszać, ponieważ może być tak, że na niektórych drogach, gdyby jechał z Katowic do Warszawy i skręciłby powiedzmy z głównej trasy, nie jechałby drogą numer 1 Katowice-Warszawa, tylko gdzieś by musiał skręcić, to trzeba wziąć pod uwagę, że mogą być jakieś wiadukty, które mają jakąś wysokość, mogą być gdzieś jakieś remonty, mogą gdzieś być jakieś zakazy wjazdu samochodów powyżej 3,5 tony. Więc to są wszystkie takie niuanse, które musimy wziąć pod uwagę. Czyli robimy dokładną mapę Katowice-Warszawa, jak będzie jechał ten nasz transport. Czyli robimy taką mapę. I dalej mamy szczegółowe procedury. Czyli trzeci poziom, szczegółowe procedury. I to są już dokładne instrukcje i checklisty. Czyli którędy kierowca jedzie, krok po kroku. Czyli wyjeżdża z Roźnieńskiego, skręca w prawo. Jak odpalisz sobie Google'a, jakbyś odpalił sobie mapy Google'a i wpisał właśnie trasę Katowice-Warszawa i byś wpisał Roździńskiego do Warszawy na Ogrodową 58, no to pokażę Ci dokładnie, jak wybierzesz jedną z tras, pokażę Ci dokładnie, że wyjeżdżasz powiedzmy spod Ikei, wyjeżdżasz, zakręcasz na rondzie, jedziesz 200 metrów do jakiegoś tam, do świateł, trzymasz się prawego pasa, jedziesz 4,5 km i tak dalej, czyli masz dokładnie rozpisane krok po kroku, jak będzie się przez całą trasę poruszał ten samochód, tak? Czyli to mamy konkretną instrukcję. Dalej mamy instrukcję, w jakiej kolejności ładuje się towar, tak? Czyli czy najpierw kładziemy duże meble, czy najpierw jakąś drobnicę. Jeżeli wsuwamy jakieś duże meble, to czy jeżeli one są złożone, no właśnie teraz pytanie, czy przewozimy je, rozkładamy, żeby były płaskie deski, czy te meble jadą złożone. Jeżeli złożone, to czy możemy je położyć, czy one wchodzą tak na stojąco. Więc to jest wszystko kwestia procedur. Dalej, jak ten towar ma być ustawiony, jak ma być zabezpieczony. Jeżeli te meble przewozimy w kartonach, to czy to wystarczy, że to będzie w kartonach i zabezpieczymy to jakimiś pasami, żeby nic tam nie latało po samochodzie, czy może jednak jeszcze na rantach, tam gdzie te pasy zabezpieczające będą dotykały tych naszych mebli, no to może warto podłożyć jakieś grube gąbki, żeby nie było rozczarowania, że klient później rozpakowuje swoje meble, otwiera paczkę, a nagle się okazuje, że na paczce jest odciśnięty, którędy dokładnie szedł pas, tak? Bo było to za bardzo ściśnięte. No podczas jeszcze, wiadomo, samochód się rusza, trochę trzęsie, trochę buja, więc mogą się pojawić różnego rodzaju uszkodzenia. I firma transportowa może być posądzona o to, że nierzetelnie wykonała swoją robotę, więc o to wszystko trzeba po prostu zadbać. Kolejny punkt to stan paliwa, czyli znowu, z jakim stanem paliwa kierowca rusza, jakie dokumenty musi ze sobą zabrać. No wiadomo, że musi mieć dowód rejestracyjny, ale może musi mieć jakiś list przewozowy, może jeszcze jakieś dodatkowe dokumenty, więc to wszystko, do tego wszystkiego powinny być szczegółowe instrukcje. I mam nadzieję, że już te trzy poziomy są dla Ciebie jasne. Ale zróbmy jeszcze jeden przykład. Powiedzmy, że masz firmę i chcesz się reklamować w mediach społecznościowych i chcesz zatrudnić jakiegoś człowieka, który tymi mediami społecznościowymi będzie się zajmował w Twojej firmie. Powiedzmy, że no właśnie, masz firmę, która powiedzmy tak jak my, mamy bloga, robimy różnego rodzaju kampanie, zajmujemy się marketingiem, ale powiedzmy, że to już działa na taką skalę, że potrzebowalibyśmy kogoś, kto zajmowałby się tylko i wyłącznie tym wycinkiem. Więc co takiej osobie należy przekazać? Przede wszystkim właśnie ogólne zasady, czyli naszą taką politykę, w jakich ramach my się poruszamy w tych social mediach. Czyli na przykład, że nie wchodzimy w żadne potyczki słowne. Komentarze, które zawierają taką nachalną reklamę, czyli ktoś wchodzi z konkurencji i robi taką nachalną reklamę, że to będzie usuwane. Przyjmujemy taką politykę, że wnoś wartość do naszej społeczności. Komentuj, dodawaj jakieś naprawdę takie komentarze, które coś dodają, coś wnoszą, kogoś czegoś uczą. Dodajesz jakieś wartościowe linki, dzielisz się jakimiś fajnymi materiałami i ludzie sprawdzą, kim Ty jesteś i wtedy będą chcieli robić z Tobą interesy. Taka może być nasza polityka. Kolejny punkt to, że publikowanie obrazów uznanych za nieprzyzwoite jest zabronione. Nawet jeżeli ktoś w komentarzach doda jakiegoś gifa, no i my uznajemy, że na tym gifie, no na przykład treść trochę wykracza poza granicę dobrego smaku, to taki komentarz usuwamy. I na przykład możemy się z autorem tego komentarza skontaktować, że wiesz co, bardzo dziękujemy Ci za komentarz, no ale ten gif, który dodałeś, no to już jest trochę przekracza granicę, według nas granicę dobrego smaku, więc usunęliśmy to. Mamy nadzieję, że nie masz na tego za złe. Gdybyś mógł wrzucić ten komentarz jeszcze raz bez tego gifa, to byłoby ok. Możemy coś takiego przyjąć, tak? Dalej, zakaz komunikacji, która w jakikolwiek sposób kogoś poniża, obraża lub jest agresywna. Więc to są wszystko takie ogólne zasady, które się dotyczą jakby każdego postu, bez względu na to, czy wrzucimy wideo, czy wrzucimy status tekstowy, czy wrzucimy zdjęcie, cokolwiek. Wpisujemy ogólną politykę, w ramach której się poruszamy. Dalej, kolejna zasada z takiej polityki to może być to, że nie wchodzimy i szybko ucinamy dyskusje na temat religii, preferencji seksualnych, poglądów politycznych, ponieważ tym się nie zajmujemy. To nie jest w ogóle, nie dotyczy to naszej branży, więc byłoby to w ogóle bez sensu, gdyby ktoś, powiedzmy, że ktoś
pisze komentarz i ta osoba reaguje, że a w ogóle czemu ty piszesz taki komentarz, ja tam cię widziałem gdzieś z chłopakiem na mieście. Co to ma do tego, tak? To jest kogoś, to, że ktoś ma takie, a nie inne preferencje seksualne, nijak się ma do jego wiedzy, do jego kompetencji, w ogóle co ma jedno do drugiego. Więc jeżeli ktoś uderza w takie, tak mocno atakuje ad personam, to wtedy takie komentarze możemy po prostu usuwać, tak? Kolejna bardzo ważna rzecz to proces. O co chodzi z tym procesem? Ponieważ zobacz, mamy ogólną politykę. No i teraz mamy jakiś proces, przez który ta osoba musi na przykład przejść w ciągu dnia. Czyli to jest taki widok z lotu ptaka na wszystkie zadania, które się mają zadziać. Powiedzmy, że na początku dajemy tych zadań niezbyt dużo. Powiedzmy, że taka osoba ma odpowiadać na komentarze na fanpage'u, czyli pierwsze co wchodzi, odpowiadasz na komentarze, odpisujesz na prywatne wiadomości, jeżeli takowe są, robisz przegląd grupy, czy tam ktoś coś napisał, czy są nowe wątki, czy są jakieś pytania, czy są jakieś osoby, które chcą się dostać do tej grupy, więc moderujemy jakby też to, kto chce się dostać, jak ludzie odpowiadają na pytania. I dalej sprawdzamy, czy wyszły zaplanowane posty. Jeżeli na fanpage'u mieliśmy zaplanowane, że o 6.31 miało wyjść wideo, a o 18.42 miał się pojawić jakiś cytat, no to sprawdzamy, czy to po prostu wszystko wyszło, ok? Czy to się zadziało. Więc to jest proces i ta osoba przechodzi przez swoje zadania właśnie w takiej kolejności. I teraz mamy punkt numer 3, czyli mamy procedury, trzeci poziom dokumentacji. Jeszcze raz to powtarzam, bo to jest niezwykle istotne. Mieliśmy politykę, czyli te ogólne zasady funkcjonowania, później był proces, co ta osoba robi i teraz wchodzimy w procedurę, w konkretną instrukcję. I teraz zobacz, gdzie wchodzisz? Czyli możemy to pokazać nawet ze screenami, możemy nagrać jakiegoś tutoriala. Wchodzisz na stronę facebook.com, tak? Logujesz się, czyli jak się zalogować i ja wiem, że to jest coś, co Tobie się może, być może wydaje banalne, ale warto to wszystko po prostu mieć spisane. W prawym górnym rogu podajesz login i podajesz hasło. Dalej klikasz zaloguj, klikasz przycisk zaloguj. Jak jesteś zalogowany, no to jesteś zalogowany na swoim profilu prywatnym. No i teraz musisz przejść na fanpage'a, więc musi nastąpić przelogowanie. Przelogowujesz się na tego fanpage'a, czyli klikasz w strzałeczkę po prawej stronie. Ona się znajduje, no zaraz właśnie w górnej belce, w prawym górnym rogu. Klikasz w taką strzałeczkę i tam Ci się rozwinie menu. Z tego menu wybierasz stronę, tak? Czyli przechodzisz do fanpage'a. Bartek Popiel, myślnik, liczy się wynik. Klikasz, jak już przeszedłeś na tą stronę, przekierowało Cię, to klikasz w powiadomienia i sprawdzasz, czy są jakieś nowe komentarze, czy są jakieś udostępnienia i na to wszystko reagujemy. Jak już to jest załatwione, no to czytamy te komentarze, odpowiadamy na nie, dajemy jakąś tam reakcję, serduszko, lajka, wow, cokolwiek, tak? Później wchodzimy w skrzynkę odbiorczą, czyli klikasz w skrzynkę odbiorczą, czytasz i odpowiadasz na wiadomości, no i tak jak mówię też, staramy się w jakiś sposób wchodzić w interakcję, czyli odpowiadamy na te komentarze i też dajemy różnego rodzaju reakcje, to może być like, to może być serduszko, to może być wow, w zależności od długości tej wypowiedzi, w zależności od jej merytoryki, tak więc to jest od tego to może być uzależnione. I tak to wygląda, czyli mamy te trzy poziomy. Przejdźmy do kolejnego przykładu, już jakby takiego, który naprawdę realnie istnieje, a mianowicie zajmiemy się YouTube'em. Pokażę Ci, jak to wygląda w YouTubie. Czyli YouTube ma swój cel strategiczny i teraz wejdziemy, zobaczysz sobie, jak to wygląda. I zobacz, tu mamy cel strategiczny YouTube'a. Naszą misją jest dać wszystkim szansę na przekazanie swoich opinii i zaprezentowanie się całemu światu. Dalej mamy, wierzymy, że każdy ma prawo do wypowiedzi, a świat staje się lepszym miejscem, gdy dzielimy się naszymi historiami i słuchamy tego, co mają do przekazania inni. Nasze wartości opierają się na czterech podstawowych prawach, które określają, kim jesteśmy. I to jest wolność słowa, swobodny dostęp do informacji, równość szans oraz prawo do zrzeszania się. I to jest cel strategiczny YouTube'a. Czyli mamy cel strategiczny. I teraz tak, mamy ogólne zasady działania. No i znowu zobacz, jak wyglądają ogólne zasady działania w YouTubie. Już przechodzimy. I tu mamy spisane zasady i bezpieczeństwo. I dalej mamy tak, wytyczne dla społeczności, czego YouTube nie toleruje i tak dalej. Czyli mamy nagość lub treści pornograficzne, treści szkodliwe lub niebezpieczne, treści szerzące nienawiść, treści drastyczne i zawierające przemoc i tak dalej, i tak dalej. Czyli tu mamy ogólne zasady funkcjonowania, ogólne zasady działania, w ramach których możesz się poruszać, jeżeli chcesz tworzyć treści na YouTubie, tak? I teraz tak, kolejny poziom to jest proces. No na YouTubie nie jest to opisane, w jaki sposób funkcjonuje, w jaki sposób przeprowadzić proces wgrania tam wideo, ale tak najogólniej rzecz ujmując, będzie to wyglądało tak. Nagrywasz swój materiał wideo, logujesz się na YouTube'a, wybierasz film ze swojego dysku, no i przesyłasz go na YouTube'a, w tym czasie możesz dokonywać edycji, no i dodajesz tytuł, dodajesz opis, dodajesz tagi, dodajesz miniaturę, dodajesz kategorię, w jakiej się ma znaleźć Twoje wideo
i następnie klikasz opublikuj, jeżeli wideo już się wgrało, no i wszystkie te parametry zostały właściwie oznaczone, no i ustawione. I dalej wchodzimy już na poziom instrukcji. I teraz zobacz, jak to wygląda. Wchodzimy do konkretnego działu YouTube'a, gdzie jest przesyłanie filmów i ustawienia. I zobacz, teraz sobie do tego przejdziemy. I mamy tutaj przesyłanie filmów i ustawienia. Wejdziemy pod pierwszy link, przesyłanie filmów. No i zobacz, tu mamy powiedzmy na komputerze, na urządzenia z Androidem oraz jest też na iPhone'a i iPada. Wrócimy do komputera. I zobacz, tu mamy przesyłanie filmów i masz dokładnie pokazaną instrukcję krok po kroku, co trzeba zrobić, żeby opublikować film na YouTubie. Czyli logujesz się w YouTubie, klikasz w ikonkę w tą taką kamerą z krzyżykiem u góry strony, wybierz prześlij film, przed przesłaniem filmu możesz wybrać ustawienia, wybierasz na komputerze film, który chcesz przesłać i tak dalej, więc dokładnie krok po kroku wszystko tu mamy rozpisane i tu już mamy bardzo szczegółowe instrukcje. No i tak jak widzisz, tu mamy mnóstwo innych instrukcji, tutaj też mamy jakieś instrukcje podobne, tu mamy też sondę, czy ten artykuł był pomocny, czy nie. Na tej podstawie YouTube cały czas poszerza swoją bazę wiedzy. I tak to wygląda, a teraz przechodzimy do kolejnego punktu. Jak tworzyć procedury? Jak to w ogóle tworzyć? Mamy tak naprawdę na to dwa sposoby. Sposób numer jeden to jest, możesz to robić samodzielnie. I tak naprawdę na start myślę, że to jest dobra decyzja, ale możesz też to zrobić korzystając z usług zewnętrznego konsultanta. Więc jeżeli chciałbyś się z taką osobą skontaktować, my teraz w firmie podstawy zrobiliśmy samodzielnie, natomiast teraz pracujemy z zewnętrznym konsultantem, który nam pomaga to wszystko uporządkować. Wypytuje nas o różne rzeczy i powiem szczerze, to jest o tyle ciekawe, że jak przyjdzie taka osoba z zewnątrz, to ona Cię pyta o wiele rzeczy, ponieważ może być tak, że Ty wiele rzeczy robisz na pamięć albo z przyzwyczajenia, a nagle ktoś Cię pyta, a jak Wy robicie to i to? No i Ty odpowiadasz, no wideo na przykład nagrywamy w taki sposób. A czemu to się dzieje tak i tak? No i tłumaczysz. I na przykład ta osoba się Ciebie zapyta, a dlaczego nie wgracie tego na Dropbox i nie wyślesz od razu komuś linka, żeby ta osoba od razu miała do tego dostęp? I nagle jest takie, no właśnie, dlaczego, nie? Jakby przyjdzie ktoś z zewnątrz i widzi zbędne ogniwa, widzi, że gdzieś robisz puste przebiegi, że jakieś działania są w ogóle zbędne i to Ci może dać do myślenia, więc naprawdę bardzo polecam, jeżeli cenisz sobie swój czas, chcesz mieć to zrobione porządnie, chcesz, żeby ktoś spisał wszystkie zasady, całą politykę, procesy, procedury, instrukcje, żeby ktoś Ci to wszystko zmapował i później dostarczył Ci taką dokumentację, zachęcam do tego, żeby się z nami skontaktować i przekażemy Ci kontakt do osoby, która nam to po prostu robiła. Naprawdę myślę, że to jest też dobra opcja dla firm, które już trochę działają, które są trochę bardziej rozwinięte. Ok. Natomiast jeżeli robisz samodzielnie, jeżeli chcesz sobie usprawnić po prostu swoją pracę, masz jeszcze małą firmę, dopiero zaczynasz, powiedzmy, że pracujesz samodzielnie albo masz od 1 do 5, 10 pracowników, ale dalej nie macie procedur, są takie firmy, naprawdę są takie firmy, to można to zrobić w locie. I najlepiej to zrobić w locie, bo tak naprawdę nigdy nie ma na to czasu. Każdy jest zawsze zajęty, każdy ma jakieś zadania. Nie ma nigdy właściwego momentu na to, żeby zacząć robić procedury. Po prostu nie ma. Zawsze czymś jesteśmy zajęci. I teraz podam Ci przykład. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, że leciałem z żoną na wakacje i akurat te wakacje były w takim terminie, że lecieliśmy 24 sierpnia i wracaliśmy 31. No więc koniec miesiąca, wypadałoby nabić paragony, jeżeli coś tam się w międzyczasie posprzedawało, trzeba by było zrobić raport dobowy. No i następnego dnia już wtedy trzeba zrobić jakby raport miesięczny za ubiegły miesiąc, ale to już nie był problem. W każdym razie te paragony, które szły na bieżąco i raport dobowy, no trzeba było po prostu zrobić tego ostatniego sierpnia. I my to zrobiliśmy tak, że to się działo w locie. Czyli jeszcze przed naszym wylotem, gdy wystawialiśmy jakieś paragony, to Kamil, który przejmował to zadanie, po prostu postawił telefon na statywie i nagrywał wszystko, co się dzieje. Co Ola, moja żona, jak ona wystawia te paragony, a ona jeszcze komentowała, co dokładnie się dzieje. Czyli włączam kasę, pojawia się to i to, wybieram dwójkę, z tej dwójki później wybieramy produkt, nabijam cenę, daję zatwierdź, później czy był przelew, czy gotówka, wybieram, że to był przelew, zatwierdzam, drukuje się pierwsza część paragonu, no i później jakby jeszcze mamy takie ostateczne potwierdzenie, klikamy zatwierdź, drukuje się cały paragon i wszystko jest ok, tak? I trzeba ten paragon opisać, przypisać, kto dokonał konkretnie tego zakupu, żebyśmy później mieli wszystko jakby jasno i klarowne w księgowości, czyli wszystko od razu było nagrane. Jasno, prosto, klarownie, nie było na zasadzie, że Ola by to, bo mogło to się odbyć tak, że Ola by to powiedziała Kamilowi, no i to się wydaje proste, no bo to naprawdę nie jest jakieś skomplikowane zadanie, ale mogłoby być tak, że przez 3 dni powiedzmy nic by się nie sprzedawało, 4 dnia coś by się posprzedawało, Kamil mógłby siąść do kasy i
o kurczę, tu był jakiś krok i umknęło mi, co tu się dzieje. Bo nasza pamięć po prostu jest zawodna, nie robimy czegoś rutynowo. Jak to nie jest spisane, to może być jakaś bzdura. No a tam później trzeba już, z kasą fiskalną to nie jest taki hop-siup, no bo później te paragony trzeba wycofywać, tłumaczyć się, a w razie kontroli skarbowej to musisz mieć to opisane, dlaczego tutaj ten paragon jest wycofany i tak dalej, więc to było zupełnie niepotrzebne. I można to zrobić w taki prosty sposób, czyli robisz to szkolenie, możesz zrobić do tego wideo, spisujesz te, później to może zostać spisane, tak? Moglibyśmy to spisać, zrobić screeny z tego nagrania i to wideo mogłoby trafić do bazy nagrań. Oczywiście, można to zrobić lepiej, można to zrobić ładniej, tłumaczyć wszystko i tak dalej. Jasne, że tak. Można zrobić taką piękną bazę wideo, gdzie jest cała dokumentacja i wszystko jest wytłumaczone na takich pięknych tutorialach. Ale tak jak powiedziałem, zazwyczaj na to nie mamy czasu, a prawdę mówiąc, lepsze jest takie nagranie, takie zwykłe, z komórki nagranie, niż żadne nagranie, ok? Lepsze takie niż żadne, więc to naprawdę niesamowicie ułatwia pracę. No i później wyobraź sobie taką sytuację, gdzie przychodzi nowy pracownik. Tej pracy już jest na tyle, że no nie wyrabiamy się ze wszystkim, przychodzi nowy pracownik, to nie robimy tego od zera. Możemy mu pokazać, jak to się dzieje, on się przygląda, ale on zagląda sobie do tego wideo, mówi, wszystko jest dla mnie jasne i próbuje zrobić samodzielnie z wykorzystaniem tego wideo. I gdyby tutaj miał jakieś pytania, czyli zatrzyma się w jakimś momencie i powie, wiecie co, bo ja nie do końca wiem, co tu teraz trzeba zrobić, no to wtedy możemy mu pokazać, wtedy wiemy, że trzeba być może lepiej opisać to nagranie i naprawdę jakby tworzymy, cały czas to poprawiamy, usprawniamy, żeby nie trzeba było po wielokroć tłumaczyć tych samych rzeczy. O to właśnie chodzi, żeby ta dokumentacja była jasna, klarowna, dlatego polecam Ci się inspirować właśnie tymi dokumentacjami, które Ci pokazywałem, czyli na przykład ta, którą ma przygotowany YouTube. Naprawdę niesamowicie to wygląda, a tych przykładów dostaniesz jeszcze więcej. Kolejna bardzo istotna rzecz przy tworzeniu dokumentacji to jest to, żeby poruszyć zmysły. Musisz pamiętać o tym, że każdy się uczy na swój sposób, czyli możesz to mieć oczywiście spisane wszystko, możesz mieć to nagrane, ktoś lubi słuchać jakichś instrukcji, dobrze, żeby były pokazane jakieś ilustracje, być może gify, może czasami coś trzeba pokazać, jak się coś dzieje, no bo wiadomo, że będzie inna instrukcja do tego, jak coś robimy w Photoshopie i pokazujemy, gdzie kliknąć krok po kroku, a zupełnie inna instrukcja będzie do tego, jak zrobić na przykład koszyk wiklinowy, tak? Jak zrobić jakieś DIY, gdzie no wtedy wiadomo, że coś obracamy, coś trzeba przytrzymać i możemy pokazać. Albo na przykład, gdybyśmy mieli pokazane, jak zrobić łabędzie albo wielbłąda z origami, to wtedy pokazujemy, że tu trzeba zagiąć, trzeba mocno przejechać kciukiem, tak przycisnąć, bo tu nam to zagięcie, to żeby ono było mocne, to nam się przyda później, tak? Jakby ma to znaczenie dla końcowego efektu, dla tego, jak nam ten wielbłąd czy łabędź wyjdzie, tak? Więc to jest bardzo istotna sprawa. I w ten sposób robimy tą naszą dokumentację. Pamiętaj, że każdy się uczy inaczej. Więc tak jak mówię, możesz nagrać tutoriale, możesz zrobić na podstawie tego instrukcję, możesz dodać screeny, możesz dodać gify. I za chwileczkę też Ci pokażę, jak to można zrobić, jak jedna z takich firm, która robi niesamowicie fajne rzeczy, jak oni to mają właśnie zrobione, jak mają wdrożone na przykład gify. Ale ważne jest też to jest bardzo istotne, żeby w tych Twoich procedurach, żeby w Twoich instrukcjach pokazane było, do jakiego efektu to ma doprowadzić. Do jakiego efektu to ma doprowadzić. Czyli tak jak mówiłem Ci o tym origami, gdy mamy krok po kroku, jak składamy łabędzia, no to musi być pokazane, jak ten łabędź na końcu wygląda, czy wielbłąd, czy róża, czy cokolwiek innego, tak? Musi to być po prostu pokazane. Od czego zaczynamy? Albo tak jak na przykład masz takie, na różnego rodzaju imprezach dziecięcych są takie balony, takie parówki, które się dmucha, no i są ludzie, którzy z tym balonu wiążą tam pudelka, jakąś małpkę, mieczyk, czy cokolwiek innego, albo robią z tego jakieś kwiatki, no to też masz pokazane, często w takich tutorialach, masz pokazane krok po kroku, jak tego balona zgiąć, gdzie go trzeba skręcić, jak go trzeba zawinąć, no i na końcu jest pokazane, jak to powinno wyglądać. No i wtedy taka osoba może się uczyć krok po kroku, będzie sobie pauzowała to wideo i ona doskonale będzie wiedziała, co trzeba zrobić, tak? Więc musi być pokazany ten końcowy efekt. I teraz zobacz, jak wygląda, jak to zrobiła firma Lead Pages, z której na przykład my też korzystamy do tworzenia takich małych stronek, tak zwanych landing pages, i pokażę Ci tutaj, jak oni to sprytnie wdrożyli. I teraz zobacz, tutaj mają stronę, gdzie jest pokazane, jak zbudować landing page'a. I tu jest spis tego artykułu, więc zobacz, tu już masz pokazany, tak naprawdę masz jakby spis treści. No i powiedzmy, że tu sobie możemy i przejdziemy tutaj do ustawień tak zwanego thank you page'a. OK, no i mamy tutaj, co dokładnie trzeba zrobić. I zobacz, jak kliknę tutaj w ustawienia, to przejdziemy tak jakby do podstrony, więc widzisz, ta cała dokumentacja u nich jest zmapowana i można się pomiędzy poszczególnymi punktami przemieszczać. No i mamy tutaj dokładne punkty, co można zrobić. I zauważ,
że oni tutaj mają zdjęcia, w rameczkach są oznaczone różne rzeczy, gdzie klikamy, gdzie przechodzimy, co się dzieje. Tu na przykład, zauważ, to jest to, co powiedziałem, mają pokazanego GIF-a, czyli tu klikamy, co tu się konkretnie zmienia, gdzie wchodzimy, co wpisujemy, co się powinno zadziać, więc mają też wbudowane GIF-y, a to się naprawdę dosyć prosto robi. Tak, więc i tutaj też mają pokazanego GIF-a, czyli mają spisane, widzisz, wszystkie kroki, co tu się dzieje po kolei. No i tu masz też pokazane, gdzie klikasz, co się dzieje, tu masz jakiś kod, zaznaczasz ten kod, gdzieś go trzeba wkleić, więc naprawdę niesamowicie to ułatwia później pracę. Ok, lecimy dalej. Bardzo istotne jest to, żeby każdy potrafił zrozumieć tą Twoją instrukcję. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś instrukcję z IKEA, może miałeś okazję składać jakąś szafkę, albo składałaś klocki Lego, to w każdym razie u nich instrukcje są naprawdę doskonałe. Tam jest wszystko pokazane krok po kroku, co się dzieje, tak? Przejdźmy teraz do konkretnego przykładu. Pokażę Ci instrukcję z komody Malm, to jest akurat komoda, którą też ma moja córka u siebie w pokoiku. No i właśnie to będzie przykład, jak oni to mają doskonale zrobione. Przejdźmy teraz do tej instrukcji. I zobacz, że IKEA stosuje bardzo dobre instrukcje, ponieważ jaka jest ich dewiza? Ich celem strategicznym jest to, żeby dostarczać ładne meble, meble, które wyglądają na droższe, na masową skalę. Ponieważ no, oni mają taki cel strategiczny, żeby docierać do wielu, żeby nawet ludzie, którzy nie mają bardzo zasobnego portfela, mogli mieć ładny dom. To jest ich cel strategiczny. Dlatego jakby myślą o tym, żeby też każdy mógł zabrać sobie paczkę, 90% klientów IKEA bierze samodzielnie paczkę, bierze towar do domu samodzielnie. Tak? Czyli nie korzystamy z żadnego przewozu, tylko ludzie zazwyczaj biorą samodzielnie. Więc to jakby oni już myślą na etapie projektowania tych mebli, jak muszą być poszczególne części złożone, jakie one muszą być wielkości, żeby ludzie byli sobie w stanie samodzielnie tego typu meble przewieźć. I teraz zobacz, mamy taką instrukcję. I tutaj też w każdej tej instrukcji są pewne takie poszczególne zasady, którą znajdziesz w każdej instrukcji, jeżeli chodzi o meble IKEA. Czyli na przykład tu jest bardzo istotna taka informacja o tym, żeby przymocować meble do ściany. Ponieważ dzieci mają no, różne dziwne pomysły i po prostu chodzi o bezpieczeństwo. Natomiast oni dają haki do przymocowania, ale nie dają już wkrętów. Chodzi o to, że ściany są różne. Jedni mają takie ściany, inni ludzie mają inne ściany, więc jakby te mocowania też muszą być bardziej uzależnione są od tego, do czego przy jakiej ścianie będzie stała ta konkretna komoda. I teraz zobacz, tak bardzo krótko przez to przejdziemy. Na początku masz przedstawione, jakich narzędzi będziesz potrzebował, żebyś przygotował sobie swoje środowisko pracy. W książce Pstryk jest bardzo ładnie opisane, że to jest tak zwane wyrównanie ścieżki, czyli najpierw zastanów się, co jest Ci potrzebne, żeby później robota szła jak po sznurku. Czyli najpierw musisz sobie przygotować śrubokręt, płaski śrubokręt krzyżakowy oraz potrzebujesz młoteczka. Kolejna z takich ogólnych zasad, znaczy to nie jest ogólna zasada, kolejna jakby z rzeczy, która stale pojawia się w ich instrukcjach, to jest to, że raczej nie zabierać się za to samodzielnie, byłoby miło, gdyby ktoś Ci mógł pomóc, tak, i wtedy będzie to sprawniej, bo czasami coś trzeba przytrzymać. Kolejna bardzo istotna rzecz, to jest to, żebyś składał meble na rozłożonym jakimś kocu, bo czasami coś trzeba przycisnąć, gdzieś trzeba puknąć młotkiem, gdzieś czasami, żeby kołki dobić, to musisz tam stuknąć w te deski i może być taka sytuacja, że masz na przykład jakąś białą szafkę i jak sobie tak właśnie pukniesz na jakimś gumolicie albo na jakichś panelach, to albo uszkodzisz sobie panele, albo może rant tego stołu czy tej szafki po prostu Ci się w jakiś sposób ukruszyć i będziesz miał pretensje do całego świata. No ale tak naprawdę przecież w instrukcji było pokazane, jak to trzeba zrobić. Kolejna rzecz, jeżeli utkniesz, nie wiesz, co trzeba zrobić, to nie kombinuj, możesz zadzwonić do supportu, do wsparcia, działu wsparcia IKEA i oni Ci pomogą. I ostatni punkt, to jest to, co mówiliśmy wcześniej. Zadbaj o to, żeby mebel był przytwierdzony do ściany, bo jak widzisz tutaj jest akurat pokazane jakieś dziecko, prawdopodobnie. Dzieci mogą mieć różne dziwne pomysły i z takiej komody mogą sobie zrobić schodki z jakiegoś powodu. Dasz na górę takiej komody jakąś laleczkę albo jakąś figurkę, dziecko będzie chciało sobie po to wejść, no i stwierdzi, że okej, to ja sobie tutaj wejdę po tych szafkach. Mhm. I teraz mamy dalej, co tutaj mamy? Dalej masz pokazane, jakie konkretnie masz części, czyli z czego się powinna składać cała ta szafka i te wszystkie elementy, które tu masz na instrukcji, powinny się znajdować
w paczce, którą rozpieczętowałeś, tak? Wszystko to powinieneś mieć dokładnie w takiej ilości, jak to masz w instrukcji. Czyli tak to powinno wyglądać, jeżeli czegoś brakuje, to nie zabieraj się za robotę, tylko najlepiej od razu zadzwoń do IKEA. Rozłóż sobie to wszystko, policz, czy wszystko się zgadza. No i jeżeli to się dzieje, to wtedy przechodzimy do pracy. No i zauważ, że tu w takich newralgicznych punktach oni zawsze robią jakieś powiększenia, tak? Czyli pokazują, jaki to ma być wkręt, oznaczenie tego wkrętu, w którą stronę kręcimy, że tych wkrętów masz 12 razy, masz 12, czyli tu 6 i tu 6, jak to wszystko wygląda, później, że masz takie podnóżki i znowu, jaki to jest numer podnóżka, czyli wszystko masz też powiększone, ile razy i co się dzieje, no i efektem powinna być złożona komoda. Tak, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o IKEA. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Kolejny przykład to instrukcje składania klocków Lego. I teraz pokażę Ci kamper z serii Lego Friends, akurat Lego Friends, bo to jest coś, co, no wiecie, mam córeczkę, więc jakby w tego typu klimatach się lubujemy. No i mamy też, mamy do tego dwie instrukcje. Zobacz, tu jest książeczka numer 1 i tu masz wyraźnie oznaczone, że to jest książeczka numer 1, więc... I teraz tak, jakie mamy ogólne, znowu takie zasady nadrzędne, których się powinieneś trzymać, zanim przejdziesz do szczegółowych instrukcji. Po pierwsze, nie składaj tego na dywanie, bo jakieś małe elementy mogą Ci się pogubić. Lepiej, gdybyś to składał na stole. Dalej, dostajesz w pudełku dwa woreczki, ale po prostu nie rozpakowuj ich obydwu naraz, nie rozrywaj ich, bo wszystko wysypiesz, te klocki Ci się pomieszają i będzie Ci się to składało ciężko. Więc zacznij od woreczka numer 1. I teraz tak, masz woreczek numer 1, masz w nim poszczególne klocki i tu masz pokazane, jakie dokładnie elementy powinny Ci wyjść właśnie z tego, tu troszeczkę powiększymy, jakie dokładnie elementy powinny Ci wyjść z tego woreczka numer 1. Czyli tutaj mamy jakiś zestaw do grillowania, do barbecue, mamy tą przyczepkę, mamy te dwie postaci, mamy dwa rowerki i tu jest jakiś fotelik, jakaś pufa czy coś takiego. No i teraz tak, składamy sobie te nasze koleżanki, one już są tu gotowe, dalej składamy rowerki. I tu przechodzimy krok po kroku i zauważ, zawsze jest pokazane, jakie klocki są brane pod uwagę i co składamy. Czyli mamy taki klocek, możesz sobie tu policzyć, ile on ma oczek. Dalej, co na niego dokładnie nakładamy i w jakiej ilości. I krok po kroku przechodzimy przez te wszystkie elementy. No i finał jest taki, że na końcu tutaj widzisz, mama, aż nawet w kroku 8 pokazane, jakie dokładnie tu masz garnuszki i foremeczki i gdzie to możesz ustawić na tej takiej ala kuchni, na tym grillu. I finałem jest to, że powinniśmy mieć gotowe te wszystkie elementy, które mieliśmy pokazane na starcie. Czyli zobacz, idziemy tu, idziemy dalej, 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 składamy już tą przyczepkę i mamy gotową przyczepkę, mamy gotowy ten rowerek, więc to wszystko powinno już być na tym etapie skończone. I teraz zobacz, jak mamy tutaj, jak mamy to skończone, to... Aha, możemy to jeszcze poobracać, ok, więc to jest jakby finał. No i teraz możemy przejść już do instrukcji numer 2. I teraz przechodzimy do instrukcji numer 2 i tutaj zobacz, znowu masz to oznaczone dokładnie, że to jest książeczka numer 2, wysypujesz woreczek numer 2, z którego powinien Ci wyjść ten kamper i ewentualnie jakieś tam dodatkowe gadżety do niego. No i znowu mamy po kolei pokazane, jakie elementy, jakie składamy, w jakiej kolejności i naprawdę, jeżeli będziesz się tego trzymał, no to ciężko tutaj coś skrzanić, tak? Oni naprawdę zjedli na tym zęby, przypuszczam, sprzedając to w milionach egzemplarzy na całym świecie, przypuszczam, że właśnie w tej sekundzie, jak ja do Ciebie mówię, to się sprzedaje kilkaset sztuk, jak nie kilka tysięcy sztuk, właśnie w tym momencie konkretnym. I ludzie pewnie pisali do nich z różnego rodzaju problemami, że słuchajcie, a ja nie potrafię złożyć tego, a ja tu nie wiem, jak zrobić to. I oni cały czas pewnie to aktualizują. Naprawdę mają doskonale to zrobione. Oni wiedzą, jak robić dobre instrukcje. Myślę, że akurat Lego i IKEA to są firmy, z których warto brać przykład. Po prostu. I zauważ, że znowu tu, jak dojedziemy do końca, to będziemy mieli też poskładany ten samochód, wszystko tu będzie gotowe, jak to się ma zadziać, no i plus to, co mieliśmy w tym pierwszym woreczku. Tu jeszcze na końcu tej drugiej książeczki masz dokładny wykaz klocków, które wchodzą w skład całego tego zestawu. Moim zdaniem, nie wiem, czy nie lepiej by było, gdyby to wszystko było na samym starcie. Gdyby było pokazane, jakie klocki mamy w woreczku numer 1, a jakie klocki w woreczku numer 2. Ale nie polemizuję z Lego, oni są w tym po prostu lepsi, ok? Dobra, wracamy, lecimy dalej. No dobrze, moi drodzy, pokazałem Wam różnego rodzaju przykłady, więc teraz przejdźmy do tego, od czego w ogóle zacząć, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że możecie mieć teraz mały chaos w głowie, ale zaraz wszystko uporządkujemy. Od czego zacząć robienie procedur? Przede wszystkim zastanów się, co wnosi pieniądze do Twojej firmy. Na czym najwięcej zarabiasz? Jaki jest główny proces, który dostarcza Ci gotówki na Twoje konto? To jest bardzo istotne. Jakich działań musi się wydarzyć więcej, aby zwiększyły się Twoje zarobki? Powiedzmy, jeżeli jesteś copywriterem, no to musisz napisać
pisać więcej tekstów. Jeżeli projektujesz strony internetowe, to po prostu w skali miesiąca, być może robisz tych stron w tym momencie 4 albo 5, no więc musisz ich robić 6, 7 albo 8, więc to jest główne działanie, czyli musisz robić większą ilość projektów stron internetowych. Jeżeli jesteś fotografem, to być może powinieneś robić większą ilość sesji zdjęciowych, tak? Więc to jakie jest główne działanie? Jakie główne działanie przynosi pieniądze do Twojej firmy? To jest pierwsza rzecz, nad którą powinieneś się zastanowić i przede wszystkim to jest pierwsza rzecz, do której powinieneś zrobić dokładne procedury. Lecimy dalej. Więc pamiętaj, zacznij od tego. To jest naprawdę niezwykle istotna rzecz. I teraz tak. Możesz sobie ustalić od razu te trzy poziomy. Możemy przez to przejść, ale tak naprawdę to jest opcjonalne, ponieważ jeżeli naprawdę jesteś w takim turbo chaosie, to nawet bym pominął te dwa pierwsze elementy i zaczął od razu od uporządkowania konkretnej procedury. Jak ja robię te zdjęcia, albo jak ja te zdjęcia później edytuję, albo jak robię tą stronę internetową, to jak ja ją projektuję. Ale przejdźmy przez te trzy poziomy, o których mówiłem Ci wcześniej. Czyli tak, cel strategiczny. Celem strategicznym kogoś, kto robi strony internetowe, firmy, która robi strony internetowe, może być to, żeby robić piękne i funkcjonalne strony www. Jakie są nasze ogólne zasady działania? Tych zasad może być zdecydowanie więcej, ale pozwól, że przytoczę tylko trzy. Czyli na przykład jesteśmy uprzejmi i grzeczni w stosunku do klientów. Jeżeli popełnimy błąd, to nie zrzucamy odpowiedzialności na innych, ale używamy magicznego słowa przepraszam. Dotrzymujemy terminów za wszelką cenę. Jeżeli mamy dużo pracy, to jasno to komunikujemy. Jeśli z jakichś przyczyn może pojawić się opóźnienie, to niezwłocznie informujemy o tym zespół oraz naszego klienta. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Tak, z autopsji, z mojego doświadczenia, ze współpracy z różnego rodzaju firmami, które robią strony internetowe, to powiem Ci, że jeżeli ktoś będzie tylko dotrzymywał terminów, to już uzyskuje przewagę strategiczną. Wiele osób na tym rynku naprawdę zawala, ma różnego rodzaju opóźnienia. Często te opóźnienia wynikają też jakby ze strony klienta. Ale to dlatego, że firma nie miała dobrych procedur, nie pogonili klienta w odpowiednim czasie, nie powiedzieli mu, czym to grozi, jak klient dośle jakieś materiały później. No więc stąd też się mogą brać te opóźnienia, ale warto, żeby mieć to wszystko po prostu spisane. Kolejny punkt to zadanie wykonane, to zadanie wykonane. Zadanie prawie zrobione lub została mała poprawka na jutro oznacza, że zadanie nie jest kompletne. Więc trzymamy się tego, że jak jest komplet, to jest komplet. I tych zasad możemy mieć dużo, dużo więcej, tak? I możesz sobie spisać takie ogólne zasady, wokół których Twoja firma, taki kodeks, który ma być takim kompasem dla Twojej firmy. I później robisz szczegółowe procesy i procedury. Czyli na przykład robisz sobie, jak ma wyglądać pierwszy kontakt z klientem, tak? To wszystko, co teraz przejdziemy, to jest tak naprawdę taki bardzo ogólny proces, no bo jest pierwszy kontakt, później są jakieś rozmowy, później jest podpisanie umowy, później jest praca koncepcyjna, później jest praca produkcyjna, znowu jest jakaś komunikacja, poprawki, później jest finalizacja, wystawienie faktury, przychodzą te pieniądze, zatwierdzenie, zapytanie się o opinię i tak dalej. Czyli to mamy cały jakiś proces, natomiast do każdego z tych punktów potrzebna jest szczegółowa instrukcja. Czyli mamy tak, pierwszy kontakt z klientem. W jaki sposób ten klient do Ciebie pisze? Gdzie są punkty styku tak zwane? Czyli jeżeli klient kontaktuje się z Tobą mailowo, to jak Ty mu odpowiadasz? Czy Ty mu od razu wysyłasz portfolio? Gdzie go odsyłasz, tak? Jakie materiały mu proponujesz? Co mu pokazujesz? Czy wysyłasz mu coś PDF-em? Czy robisz jakąś ankietę? Czy proponujesz spotkanie? Więc jak wygląda pierwszy kontakt z klientem? Dalej, zaplanowanie projektu. Jeżeli już spotkałeś się z klientem, uzgodniliście pewne rzeczy, to jak planujesz zrobienie dla niego tej strony internetowej? To jest jakiś konkretny projekt. Dalej jest podpisanie umowy, czyli tak naprawdę podpisanie umowy mogłoby być trochę wcześniej, tak? To też zależy, bo może być zaplanowanie, ok, to robimy w takim czasie, no i jeżeli mamy to zaplanowane, jak ten projekt będzie wyglądał i w jakich ramach czasowych on się będzie mieścił, no to wtedy przechodzimy do podpisania umowy. No i znowu, czy masz gotowe wzory tych umów? Czy napisała Ci to jakaś kancelaria? Czy ktoś to sprawdził? Czy wysyłasz klientowi i on sobie to sprawdza? Konsultuje to być może ze swoimi prawnikami? Gdzie są jakieś punkty sporne? Jak Wy to ustalacie? Jak to uzgadniacie? Na jakie ustępstwa Ty jesteś w stanie pójść, a na jakie nie? Więc to wszystko jakby też muszą być wytyczne do samego podpisania umowy. Dalej, zaliczka. Czy bierzesz tą zaliczkę? Jeżeli bierzesz, to w jakiej wysokości? Czy to jest stała kwota, czy może jest to uzależniony procent po prostu, że na przykład bierzesz 35% od całego zlecenia, tak? 35% dostajesz wcześniej, albo połowę. To jest tak naprawdę Twoja zasada. Ja tu nie zamierzam nic sugerować. To są pewnego rodzaju kwestie, które Ty sam powinieneś sobie ustalić. Więc mamy kwestię zaliczki. No i dalej mamy komunikacja podczas pracy z klientem. Czyli jeżeli robimy już tą stronę,
to w jaki sposób ty się z tym klientem komunikujesz. Czy na przykład wysyłasz mu, jesteśmy na takim i takim etapie, jest skończona koncepcja graficzna, panie Józku, czy coś robimy dalej? Czy nie robimy, tak? Czy coś zmieniamy w grafice, bo teraz to idzie do kodowania, jak już to zakodujemy, to już nie ma możliwości, żebyśmy zrobili krok wstecz, więc proszę się dobrze zastanowić. No i wtedy jakby jeszcze możemy na etapie tej grafiki z klientem pracować. Ale wszystko zależy od komunikacji. To jest naprawdę bardzo istotna rzecz, ponieważ jeżeli na przykład ty zrobisz tą stronę tak, jak tobie się wydaje, że będzie dobrze, no i wysyłasz klientowi już link do strony, a klient mówi, wiecie co, no fajnie, ale to logo byście trochę przesunęli, to menu mogłoby być trochę wyżej, a ty mówisz, ale wie pan co, bo ta strona już jest zakodowana, więc my tak nie możemy znowu tego, bo tu grafika już została pocięta, to już jest zakodowane, to już się nie da. I on mówi, no ale to mogliście mi powiedzieć, tak? Że wy to już kodujecie. Dlaczego mi nie powiedzieliście? I wychodzą różnego rodzaju problemy. Więc tutaj też musisz mieć zrobione konkretne standardy. Jak ty pracujesz, jak ty się komunikujesz. Dlatego to jest wyboldowane, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Ten proces komunikacji. Oraz drugi punkt to jest praca operacyjna. Czyli wszystko krok po kroku tak naprawdę musisz sobie wypunktować, co ty robisz. Siadam do tworzenia strony internetowej, dostałem jakieś wytyczne od klienta, dostałem w jakich kolorach on chce mieć tą stronę, dostałem od niego takie strony, które jemu się podobają, że on by chciał mieć mniej więcej coś takiego, tak? Więc teraz przechodzę do pracy operacyjnej, to co ja dokładnie robię, jak ja pracuję, od czego zaczynam, jak ma wyglądać mój dzień, jakie kroki robię krok po kroku. Na początku to jest tak, że możesz sobie robić jakąś stronę internetową i po prostu nawet w dyktafonie, na telefonie sobie nagrywasz. Teraz przechodzę i robię to i to. Być może oglądałeś jakieś filmy typu... jest taki film w USA, CSI, o już wiem, CSI, Kryminalne Zagadki Las Vegas, i jak widziałeś, jak czasami na przykład lekarz bada, powiedzmy, że mamy jakiegoś denata, ktoś zginął w jakimś, no został na przykład ktoś zamordowany, no i później jest osoba, która robi sekcję zwłok, to często jest tak, że 12 października, ta osoba bierze dyktafon i mówi 12 października, godzina 20:31, robimy sekcję zwłok jakiegoś tam pana Johna, no i on tam mówi, w tej chwili tam otwieramy klatkę piersiową, znaleźliśmy to i to, rany są takie i takie, czyli ta osoba robi sekcję zwłok i dokumentuje, czyli mówi, co konkretnie zobaczyła, jakie są rany, z czego te rany mogą wynikać. I o to chodzi, że ty na początku możesz to robić dokładnie w taki sposób, tak? Czyli tak jak powiedziałem, robisz to w locie. Robisz to w locie, spisujesz sobie, możesz to nagrywać na dyktafon, później możesz to komuś zlecić nawet do transkrypcji, no i widzisz, czy te punkty się zgadzają, czy coś można poprawić, uporządkować, może zmienić kolejność, ale to są najważniejsze rzeczy, czyli praca operacyjna i komunikacja podczas pracy. Dalej, uregulowanie wynagrodzenia, czyli do tego też sobie robisz jakąś procedurę, czyli jeżeli wystawiasz fakturę VAT, to z jakim terminem płatności. Dalej, obsługa posprzedażowa, czy ty się jeszcze do klienta później odzywasz, jak ta strona mu się spisuje, czy klient ma jeszcze prawo przez na przykład miesiąc, czy przez dwa miesiące do ciebie się odezwać i prosić o jakieś drobne poprawki, bo na przykład coś z funkcjonalnością nie działa, że powiedzmy zaktualizowała się jakaś przeglądarka, na przykład przeglądarka Chrome na system Android i strona internetowa, akurat w tej konkretnej przeglądarce jakieś moduły się zamieniły, albo coś zniknęło całkowicie, no i teraz ludzie, którzy przeglądają tą stronę internetową na Androidzie, na Chromie, widzą tą stronę nie do końca tak, jak ty byś sobie tego życzył i trzeba może coś poprawić, tak? Pod kątem kodowania. I właśnie w ten sposób należy zacząć robienie procedur. Od tego zaczynasz, to są pierwsze kroki, jakie powinieneś wykonać. Dobrze, być może teraz zadajesz sobie pytanie, okej, Bartek, wszystko fajnie, powiedziałeś mi, co mam zrobić, ale teraz pytanie, jak? Jak ja mam to wszystko zrobić? Jak w ogóle pracować z tą dokumentacją? No i teraz pokażę Ci, jakich narzędzi możesz użyć do tego, żeby tworzyć sobie swoje procesy, procedury, żeby taka dokumentacja była stworzona łatwo, szybko i przyjemnie. W tym nagraniu pokażę Ci tylko, jakich narzędzi możesz użyć do tego, żeby robić procedury, natomiast dostaniesz też dostęp. Niebawem ukażą się także materiały techniczne, w których będę pokazywał krok po kroku, jak to ma być stworzone, jak z tych narzędzi korzystać. Zobaczysz przykłady naszych procedur, więc to wszystko będzie pokazane. To, co dostaniesz, to będzie wycinek z kursu Liczy się strategia. No i tam zobaczysz też nasze procedury i będzie też takie wideo, w którym zobaczysz, jak ja tworzę pewnego rodzaju proces na Twoich oczach, więc to wszystko będzie pokazane krok po kroku, więc tak jak powiedziałem, będą też nagrania techniczne. Obserwuj zatem mojego maila, jeżeli jeszcze nie jesteś zapisany na newsletter, to zapisz się koniecznie zaraz po tym, jak skończysz oglądać ten materiał, albo teraz zapauzuj, zapisz się, przy okazji dostaniesz e-booka na temat produktywności, zarówno w wersji MP3, jak i w wersji PDF, jak i w wersji MOBI, więc taka forma, jaka dla Ciebie będzie dogodna, możesz sobie tego posłuchać albo poczytać. Ale to jest tylko dygresja, wracamy do naszych narzędzi. Jak to robić?
Ważne jest to, żeby w ogóle nie komplikować tematu. Nie fiksuj się na tym, że o Boże, jakich ja narzędzi mam użyć i tak dalej. Tak naprawdę możesz to zrobić nawet w Wordzie albo w Excelu, bo chodzi o to, żebyś po prostu po kolei spisał, co się dzieje. Tak? Jak pokazywałem Ci te instrukcje z YouTube'a, to widzisz, tam jest po prostu punkt pierwszy robisz to i to, punkt drugi robisz to i to, punkt trzeci robisz to i to, punkt czwarty robisz to i to. Tam, gdzie gdzieś trzeba kliknąć, kliknij jakieś tam działanie, cofnij, przewiń i tak dalej, to te wyrazy robisz wyboldowane i to bardzo często wystarczy. Czyli może to być w Wordzie, dodajesz jakieś screeny. Naprawdę w zupełności często to wystarczy. Dalej możesz też to tworzyć w dokumentach Google'a i to jest też o tyle fajne, że wtedy jesteś w stanie stworzyć folder, podzielić sobie go na działy i tam tworzyć całą dokumentację. Wtedy innym ludziom dajesz dostęp tylko do wglądu, żeby ludzie tam nie kopiowali, żeby się nie robił bałagan w tej dokumentacji, więc inni ludzie mogą mieć do tego wgląd. Więc o tyle jest plus, że po prostu te instrukcje są dostępne dla całego Twojego zespołu. Albo możesz wydzielać, kto i co ma widzieć. Możesz to, tak jak powiedziałem, czyli możesz to też zrobić po prostu w dokumentach Google'a, możesz sobie wejść w edytor tekstowy. Jeżeli chcesz mieć takie ładne, kwadratowe okienka, żeby zaznaczać sobie takie checklisty, to wchodzisz w funkcję formatuj, listy punktowe i numerowanie, klikasz lista punktowa i tworzy Ci się dokładnie coś takiego. Jest to naprawdę bardzo proste, nie ma co komplikować i wierz mi, że to Ci ułatwi pracę. Jeżeli chcesz sobie zrobić procesy całe, czyli co się dzieje krok po kroku, tak jak pokazywałem Ci proces, gdy rozmawialiśmy o tworzeniu strony internetowej, czyli mamy pierwszy kontakt z klientem, co się dzieje dalej, podpisanie umowy, czyli proces, to możesz do tego użyć takiego narzędzia Gliffy albo Lucidchart. My akurat korzystamy z Lucidcharta. Tak naprawdę oba narzędzia mają bardzo podobne funkcjonalności. Po prostu on się nam jakoś spodobał. Bardzo dobrze się na nim pracuje, więc korzystamy z niego. I właśnie w nim będę tworzył, zobaczysz nagranie, w którym tworzę na żywo cały proces. To będzie nagranie techniczne, które ukaże się już niebawem. Tak jak powiedziałem, obserwuj fanpage'a albo, a najlepiej zapisz się na newsletter, żeby nic Ci nie umknęło, bo to są bardzo ważne rzeczy. I możesz też korzystać z takiego narzędzia jak Dravio. Dravio jest bezpłatne, natomiast jest nieco uboższy niż Lucidchart. Tak, jest po prostu prostszym narzędziem. Nie ma wielu takich, znaczy wielu. Nie ma niektórych funkcjonalności, które w Lucidchartzie ułatwiają pracę. Ale naprawdę na początek to wystarczy. A na dobrą sprawę możesz wykorzystać nawet rysunki Google'a. Jak sobie wejdziesz w dokumenty Google'a, wchodzisz sobie w menu, no i tam masz do wybrania, że możesz stworzyć dokument taki a la Word, edytor tekstowy. Możesz wybrać prezentację. Możesz wybrać też odpowiednik Excela w dokumentach Google'a, no i możesz też wybrać funkcję rysunki. I możesz tam tworzyć też takie bloczki i strzałeczki, łączyć to, dzięki czemu będziesz tworzył cały taki proces, ale to wszystko zobaczysz w nagraniu technicznym, jak to się tam dzieje. Ponadto to już jest trochę bardziej zaawansowane narzędzie, które się nazywa Suite Process. Ono już jest trochę bardziej zaawansowane. Nie polecam na początek, mówię to zupełnie szczerze. Na początku zacznij z takimi prostymi narzędziami typu właśnie Word, dokumenty Google, żeby się z tym wszystkim obyć. Żeby w ogóle nabrać takiego obycia z tymi dokumentami, że my z tym pracujemy, że rzeczywiście trzymamy się tych instrukcji. To jest bardzo istotne. Jak będziesz to miał wszystko poukładane, jak kolejność będzie się zgadzała, to później możesz sobie to wszystko przepisać do bardziej zaawansowanego narzędzia. Na początek nie jest to konieczne, ale jakby informuję Cię o tym, bo być może szybko dojdziesz do tego procesu, gdzie trzeba będzie mieć to wszystko ładnie udokumentowane. Kolejnym narzędziem jest Notion Soul i to jest naprawdę narzędzie, które złapało mnie za serce w ostatnim czasie. Ma niesamowicie ładne funkcjonalności i w nim można stworzyć coś w rodzaju takiej Wikipedii. I prawdopodobnie my całą naszą dokumentację przerzucimy właśnie do Notion Soul. Możesz sobie tam założyć bezpłatne konto, trochę się pobawić tym, sprawdź sobie też na YouTubie jakieś tutoriale, jakie możliwości ma to narzędzie, jest naprawdę bardzo fajne. Do tworzenia dokumentacji moim zdaniem jest super i tak jak powiedziałem, prawdopodobnie zrobienie takiego spisu dokładnego, takiej księgi procedur, o tym jeszcze będę mówił później, zrobienie tego w Notion wydaje się być bardzo dobrym rozwiązaniem, ale można to też zrobić, tak jak powiedziałem wcześniej, w dokumentach Google'a. Kolejnym narzędziem, które możesz wykorzystać do tworzenia procedur jest choćby Asana. Asana, która jest bezpłatna, bardzo fajne narzędzie do zarządzania projektami. Natomiast w niej nie tyle stworzysz konkretne procesy i procedury, ale możesz sobie stworzyć konkretne szablony. Czyli jeżeli na przykład tworzysz jakąś kampanię, albo nagrywasz wideo, albo piszesz artykuł, to możesz tam mieć możesz mieć projekt zrobiony na takie podzielony na takie cegiełki, to jest tak zwany wygląd kanbanowy i wtedy sobie piszesz wszystkie elementy, jakie się mają zadziać na przykład, żeby powstał artykuł. Czyli masz powiedzmy inspiracja, zrobienie researchu i tak dalej i później sobie to przesuwasz. Możesz sobie to podzielić na takie kolumny jak do zrobienia,
w trakcie albo do zrobienia, zaplanowane, w trakcie, zrobione. I po prostu po jednym elemencie przeskakujesz sobie z każdą poszczególną cegiełką, z każdym poszczególnym elementem, tak? Naprawdę bardzo fajne narzędzie. Możesz tak zrobić, możesz sobie zapisać wzorcowy projekt i później jak robisz, pracujesz nad konkretnym artykułem, to robisz sobie kopiowanie całego projektu, no i pracujesz na tej kopii. No ale właśnie czasami może być tak, że ktoś nie zrobi kopii, tylko będzie pracował na tym głównym dokumencie, no i coś tam się pomiesza i później ktoś inny chce sobie skopiować, nie wiadomo z czego, bo ten główny projekt został zaburzony albo już przeniesiony do archiwum, więc może to powodować różnego rodzaju komplikacje, ale zaznaczam Ci, że jest taka możliwość. Dokładnie to samo można zrobić w Nozbi, Ola, oraz w Trello, gdzie kopiujemy tak jakby całe projekty. Jeżeli chodzi o narzędzia, to co usłyszałeś przed momentem naprawdę w zupełności wystarczy, nie ma co komplikować i w nagraniach technicznych zobaczysz, jak pracujemy na konkretnych narzędziach, więc tak jak powiedziałem, zapisz się najlepiej na maila, żeby dostać nagranie techniczne. Moi drodzy, i co dalej? Skoro już wiemy, co trzeba zrobić, skoro już wiemy, przy pomocy jakich narzędzi to trzeba zrobić, to teraz gdzieś to wszystko trzeba zgromadzić, żeby to się wszystko trzymało kupy. No więc musimy zrobić tak zwaną księgę procedur. Księga procedur czasami nazywana jest również podręcznikiem operacyjnym, albo manualem, albo instrukcją obsługi firmy. Pamiętacie, jak mówiłem w pierwszej części, Michael Gerber, który napisał książkę Mit Przedsiębiorczości, uczulał nas na to, żebyśmy tak tworzyli swoją firmę, żebyśmy takie tam mieli procesy, procedury, zasady, instrukcje, żebyśmy z łatwością mogli otworzyć kolejne 50 oddziałów. No więc właśnie musimy mieć dobrego manuala, musimy mieć dobry podręcznik operacyjny, żeby otwieranie tych kolejnych oddziałów szło nam naprawdę gładko, tak? Żeby wszystko miało ręce i nogi. Więc księga firmy, księga procedur to jest zbiór dokumentów i tam jest wszystko zamieszczone, czyli nasze cele strategiczne, nasze procesy, nasze procedury, nasze instrukcje, nasze checklisty, wszystko gromadzimy tam. Jeżeli pojawia się jakaś niejasność, jeżeli na przykład przychodzi jakiś pracownik i o coś pyta i przychodzi drugi raz i o coś pyta, albo przychodzi inny pracownik i pyta o to samo, albo wracają jakieś pytania ze strony naszych klientów, widzimy, że gdzieś są jakieś mankamenty, to znaczy, że trzeba poprawić nasze procedury, że powinniśmy to cały czas usprawniać. Tak jak Wam też mówiłem w poprzednim wideo, to będzie wiecznie żywe. To nie jest tak, że my raz sobie zrobimy nasze procesy, procedury, instrukcje i na tym się robota kończy. No nie, trzeba to cały czas poprawiać, trzeba cały czas nad tym pracować. Kto odpowiada za taką księgę? Bardzo dobrze, gdyby w firmie wyznaczyć jedną osobę, która będzie tak zwanym strażnikiem księgi. Jest nawet takie stanowisko w dużych firmach, w dużych korporacjach, jest stanowisko strażnika księgi i czasami to może polegać na tym, i moim zdaniem jest to bardzo dobre rozwiązanie nawet w małej firmie, żeby jak tworzymy sobie na przykład taką księgę firmy w dokumentach Google'a i udostępniamy poszczególne foldery różnym ludziom, różne dokumenty, to zróbmy to tak, żeby dać im uprawnienia do podglądu, do wyświetlania, ale nie do edycji. Dlaczego? Ponieważ jak każdy zacznie kopiować, jak każdy tam zacznie coś dodawać, jak to się zrobi miszmasz, zrobi się naprawdę bałagan, a nie daj Boże, gdyby ktoś Ci usunął jakieś dokumenty, no po prostu przez przypadek. Wszedł do jakiegoś folderu i zamiast skopiować, wcisnął delete i tam po prostu kilka tygodni Twojej roboty poszło na marne. Więc najlepiej mieć takiego strażnika i do niego ludzie mogą zgłaszać różnego rodzaju poprawki. Czyli słuchaj, ja edytuję te zdjęcia, idę zgodnie z tym manualem, idę zgodnie z tą instrukcją, ale tu się coś nie zgadza. Mam na to lepszy pomysł, tak? Więc gdybyśmy zrobili to tak, to moim zdaniem ta instrukcja byłaby lepsza. Cały proces szedłby optymalniej, albo moglibyśmy obniżyć koszty. Więc zauważ, że do czego to się odnosi. Przede wszystkim w firmie też musi być taka polityka, takie ogólne zasady funkcjonowania firmy, że my dajemy na to przyzwolenie. U nas na przykład jedna z zasad to jest taka, że my dajemy sobie tak zwaną licencję na zabijanie. Czyli jeżeli coś komuś nie pasuje, to nie owijamy w bawełnę, nie czaimy się z tym, tylko walimy z grubej rury, jeżeli ja chcę coś komuś powiedzieć, albo ktoś ja coś mówię, ktoś mówi, jakby jest otwarte przyzwolenie na to, że ktoś może powiedzieć: Bartek, ja się z tym nie zgadzam. Albo że wiesz co, a gdybyśmy to zrobili tak, to może to by było lepsze. Jakby to nie ma tak, że ja strzelam w ocha albo coś takiego, tylko dajemy sobie licencję na zabijanie, ale tak jak mówię, też bez zbędnego owijania w bawełnę. To jest po prostu niepotrzebne. Jesteśmy dorosłymi facetami i myślę, że każdy potrafi różnego rodzaju uwagi przyjąć, no z godnością wziąć to na klatę, więc możemy dać sobie, tak mówiąc kolokwialnie, po liściu i idziemy dalej do roboty, tak? I takim liściem może być czasami zwrócenie na coś uwagi. Po prostu. I o to właśnie chodzi, żeby było na to przyzwolenie, żeby była taka otwarta komunikacja, a nie, że instrukcja jest do bani, pracownik coś robi i mówi: ale to jest do dupy, ale oni to źle wymyślili, ale nie powie, co trzeba poprawić.
Więc to nie jest dobre, tak? Więc musi być otwarte przyzwolenie na to, żeby taki pracownik mógł do kogoś przyjść, powiedzieć, wiecie co, ja mam na to lepszy pomysł, zróbmy to tak, ja coś wymyśliłem inaczej, bo wtedy firma będzie się rozwijała, moim zdaniem, o wiele, wiele sprawniej, tak? Czyli musi być taki strażnik księgi, do którego ewentualnie ludzie przychodzą z poprawkami. Dalej, przy większych firmach pracownicy powinni mieć swoją część. Jeżeli masz firmę, która na przykład handluje stalą, no i tam jest jakiś proces cięcia blachy i są pracownicy na magazynie, tak? Czyli ktoś pracuje przy maszynach, ktoś pracuje na magazynie, ktoś później jest kierowcy, którzy, czyli gdzieś wywożą tą blachę. Później jest jakiś cały dział logistyki, tak? Czyli ktoś zamawia tiry, gdzie się wysyła, odbiera, czyli taka robota papierkowa. Więc tak naprawdę kierowca nie potrzebuje procedur od ludzi, którzy pracują przy maszynie. Tak samo osoba przy maszynie nie potrzebuje procedur osoby, która pracuje w dziale logistyki. To jest po prostu niepotrzebne. Więc niech oni mają dostęp do takich procedur, które dotyczą tylko i wyłącznie ich działu. Ok? To jest bardzo ważna sprawa, ale to tak jak mówię, to już jest w momencie, gdy firma trochę się rozrasta. I teraz tak, być może się zastanawiasz, w jakiej wersji to robić. Czy to drukować? Moim zdaniem na początek wystarczy, aby... moim zdaniem najlepiej to mieć w wersji online'owej. Dlaczego? Ponieważ wtedy jasno widać, kto i kiedy nanosił poprawki, czy nanosił jakieś zmiany. Ponadto jest możliwość przywrócenia poprzedniej kopii. No i na samym początku, gdy to się wszystko jeszcze dociera, to się szlifuje, tam ciągle będą zachodzić jakieś zmiany, no to bez sensu ciągle to drukować, bo codziennie musiałbyś marnować papier, wyrzucać jakieś kartki i na ich miejsce wstawiać kolejne, bo procedury albo procesy mogą ulegać jakimś zmianom. Więc jeżeli chodzi o wydrukowanie księgi firmy, jak najbardziej popieram to, ale nie na starcie. Zrób to po jakimś czasie, jak już wszystko zostanie doszlifowane. Więc możesz sobie w dokumentach Google'a zrobić po prostu folder księga procedur albo księga firmy i w nim robimy subfoldery, które dzielimy na poszczególne działy. Czyli możesz mieć taki dział jak na przykład wizja i misja firmy, strategia firmy, produkcja, jak my produkujemy poszczególne rzeczy. Nawet tak jak powiedziałem, jesteś firmą, jeżeli robisz strony internetowe, to, że robisz stronę internetową, ogólnie to jest przyjmowane jako usługa, ale jest to pewien proces produkcyjny, tak? Tak samo jeżeli robisz na przykład edycję zdjęć, jesteś fotografem ślubnym, a później poprawiasz te zdjęcia w Photoshopie albo... Jest taki inny program zdjęć do edycji zdjęć, do poprawy zdjęć, ale... Lightroom, o właśnie, to mi chłopaki podpowiadają, albo poprawiasz te zdjęcia w Lightroomie, czyli to też jest jakiś proces produkcji, że na przykład poprawiasz światło, poprawiasz być może nasycenie kolorów, może balans bieli, może cokolwiek innego, tak? Więc możesz mieć jakieś swoje punkty poszczególne, przez które przechodzisz. To możesz mieć w tym dziale produkcja, czyli takie działania operacyjne. Dalej, jakie usługi wykonujesz, to co tam się konkretnie dzieje w tych usługach, jakie szkolenia, jeżeli robisz jakieś szkolenia, przerabiasz jakieś szkolenia, albo ty jesteś szkoleniowcem, to też jak to wszystko wygląda, jak wygląda marketing, jak wygląda proces sprzedaży, obsługa klienta, jakich technologii używasz, jak dbamy o ten sprzęt, tak? No bo technologia to może być hardware, czyli właśnie różnego rodzaju sprzęty typu aparaty, laptopy, baterie, nie baterie, zasilacze, rejestratory dźwięku, ale to też może być ta strona software'owa. Czyli właśnie wszelkiego rodzaju oprogramowanie, czyli cała nasza technologia, którą się posługujemy. Dalej, zespół, czyli znowu tutaj też powinieneś mieć jakieś spisane rzeczy, jak zatrudniamy ludzi, jak my ich wdrażamy, jaka jest komunikacja, jeżeli trzeba kogoś zwolnić, no to jak to zwolnienie się odbywa, no i za co, tak? Albo jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że chciałby zmienić pracę na jakąś inną, no to wtedy też jakby mamy jakąś procedurę, jakby żeby to, jeżeli odchodzi nam jakiś pracownik, no to żeby to przejście też było takie miękkie, tak? Więc to jest naprawdę bardzo istotne, żeby upewnić się, czy my mamy wszystko spisane, co ta osoba robiła, czy mamy wszystko udokumentowane, a jeżeli nie, to czy ona mogłaby, powiedzmy, jeszcze miesiąc z nami zostać, żebyśmy uzupełnili pełną dokumentację, czy w razie, gdy zatrudnimy kogoś nowego, to czy miałaby taką możliwość, żeby przyjść na jeszcze dzień czy dwa, żeby tą nową osobę wdrożyć. Tego typu rzeczy możemy mieć też zaprojektowane, bo pamiętasz, w poprzednim nagraniu mówiłem Ci, żeby właśnie to nie było tak, że odchodzi jakaś osoba i odchodzi z całą wiedzą, tak? No i wtedy tracisz po prostu wszystko, więc to jest bardzo istotna sprawa. Kolejna rzecz, którą też możesz mieć u siebie, taki subfolder, to może być księgowości, czyli tam dajesz różnego rodzaju faktury, możesz sobie zapisywać, czy wszystkie faktury masz opłacone, kto Ci jeszcze, tak kolokwialnie mówiąc, wisi pieniądze, kto Ci jeszcze nie oddał pieniędzy na czas, czy trzeba podjąć jakieś działania może windykacyjne, może wysłać jakieś przypomnienie o niezapłaconej fakturze, więc tego typu rzeczy się mogą po prostu dziać. Pokażę Ci teraz kilka takich inspiracji, jeżeli chodzi o księgę procedur i wejdziemy sobie jeszcze raz do tej księgi, tylko że teraz już wejdziemy na taki poziom górny, czyli zobacz, wchodzimy sobie na YouTube'a
I tu mamy księgę procedur, czyli mamy Centrum Pomocy YouTube'a. No i tu mamy wszystko, co tu się dokładnie dzieje. Oni tu naprawdę spisują, tu mamy najpopularniejsze tematy, pierwsze kroki, problemy z odtwarzaniem filmów i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystko tu mamy spisane. No i teraz mamy tak, powiedzmy, że wchodzimy sobie twórz filmy i zarządzaj kanałem. Czyli mamy i mamy dalej, powiedzmy, edytowanie filmów i zmiana ustawień. Klikamy sobie tutaj. No i widzisz, mamy tutaj bardzo dużo kolejnych poziomów, czyli jesteśmy edytowanie filmów i zmiana ustawień i tego może być naprawdę sporo. Czyli mamy wprowadzanie zmian w przesłanych filmach, gdzie wchodzimy i teraz mamy na komputerze, chcę tych zmian dokonać i YouTube mi podpowiada, jeżeli chcesz wprowadzić zmiany w przesłanych filmach, zlogujesz się na komputerze, w prawym górnym rogu kliknij ikonę Studio Twórców, później przechodzisz po lewej stronie pod menadżerem filmów, klikaj Filmy, przejdź do filmu, który chcesz edytować, pod jego tytułem kliknij edytuj, zmień tytuł, kategorię, opis lub inny element ustawień i klikasz zapisz zmiany. I mamy dokładny opis, jak to wszystko wygląda. Więc zobacz jeszcze raz, bardzo dokładnie to mamy zrobione. Czyli tak, jesteśmy na tym poziomie, to jest ta księga jakby dla, i zauważ, że to jest księga firmy dla klienta. To nie jest wewnętrzna księga YouTube'a, oni pewnie mają to o wiele bardziej rozbudowane dla deweloperów i tak dalej, ale tu mamy taką księgę firmy dla użytkownika, czyli sobie wchodzisz w konkretny dział, mamy na przykład Twoje konto YouTube'a, jak się zarejestrować, wchodzimy w rejestrowanie i teraz może być, gdzie chcesz to stworzyć, czy tworzenie nowego konta, czy używanie konta Google w YouTubie, czy tworzenie nowego kanału, czy nie chodzi o telefoniczną weryfikację konta. I krok po kroku tutaj zagłębiamy się w kolejne poziomy. Tak to jest zrobione. Pokażę Ci teraz jeszcze jeden przykład. I zobacz sobie, jak na przykład ma to zrobione Office. Oni również to mają doskonale po prostu zrobione. Jeżeli nigdy nie byłeś w supporcie tutaj Office'a, to wiedz, że jest to zrobione naprawdę świetnie. No i tutaj mamy poszczególne oprogramowanie, które wchodzi w skład pakietu Office. I wejdziemy sobie w Excel. I teraz zobacz, tutaj wpiszemy tabele przestawne. OK, i teraz zobacz, jesteśmy w tabelach przestawnych, wtworzymy sobie w pierwszy wynik z góry, ale najlepsze jest to, że zobacz, zjadę teraz na dół, zobacz ile pokazało mi się wyników. To jest 1 na 10 wyników z 7600. Tyle jest instrukcji różnego rodzaju dla wyniku tabele przestawne. Tyle jest możliwości tego. Więc tak naprawdę, jeżeli ktoś by dobrze przeszedł całego manuala z Office'a, to jest w stanie tworzyć kursy. Jesteś po prostu wtedy rzeźnikiem Excela. No, naprawdę tu można znaleźć odpowiedź na mnóstwo pytań, które Cię trapią. Więc jeżeli czegoś nie wiesz z Excela, wierz mi, że tu prawdopodobnie znajdziesz swoją odpowiedź. I teraz tak, wchodzimy w tworzenie tabeli przestawnej do analizowania danych. I powiedzmy, że chcemy sobie stworzyć budżet domowy. Więc zobacz, mamy budżet domowy, no i teraz mamy tak, miesiąc, tu mamy styczeń, tu mamy jaka kategoria, transport, artykuły spożywcze, gospodarstwo domowe, rozrywka, ile wydaliśmy, konkretne kwoty. Z tego tworzymy sobie tabelę przestawną, która nam się tak właśnie później będzie wyświetlała. Czyli tu widzisz, mamy budżet, a tu mamy odpowiednia tabela przestawna. No i tu mamy sumę końcową, w luty, marzec, saldo końcowe. Później pojawia nam się jeszcze wykres przestawny, który nam tu podlicza, w jakim miesiącu, ile wydaliśmy w poszczególnej kategorii i co trzeba zrobić krok po kroku. Zobacz, tu mamy dokładny opis ze screenami, gdzie klikamy, gdzie dajemy kursor, mamy to wyszarzone, w jakiej jesteśmy dokładnie zakładce. Wszystko krok po kroku masz tu pokazane i prawdopodobnie, jeżeli przejdziesz przez tego manuala, dokładnie jak tu jest napisane, będziesz się tego trzymał, niczego nie skrzanisz i Twoja wersja Excela to jest właśnie ta, na której tu jest opracowany ten manual, no to naprawdę wynik powinien być taki, że powinna Ci wyjść właśnie tego typu tabela przestawna. Tak to powinno wyglądać. I naprawdę polecam Ci przyjrzeć tak, możesz się tym zainspirować, jak to po prostu wygląda, jak to zrobił Microsoft, a domyślasz się, że naprawdę tam siedzą tęgi głowy i pracują nad tym, jak zrobić doskonałą instrukcję, doskonałą taką księgę dla użytkowników ich oprogramowania. OK. Kolejny punkt, który Ci pokażę, to jest akurat taki księga procedur higienicznych. I tu przejdziemy sobie, to jest księga procedur higienicznych dla różnego rodzaju ośrodków lekarskich, czyli masz na przykład gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, gabinety stomatologiczne. No i zobacz, przejdziemy teraz do strony 13 i na przykład zobaczysz tutaj dokładnie, co tu się ma zadziać, czyli zobacz, mamy sprzątanie, mamy gabinet lekarski, tu jest procedury higieniczne, co się ma zadziać, czyli tak, czynności wykonywane
po każdym pacjencie. To jest wymiana prześcieradła, to jest dezynfekcja, czynności wykonywane co najmniej jeden raz w tygodniu, czynności wykonywane co najmniej jeden raz w miesiącu. No i na przykład tutaj widzisz, że powinno być odkurzanie ścian, kratek wentylacyjnych, odkurzanie lamp biurkowych i innych urządzeń oświetleniowych. Czynności wykonywane raz na kwartał, no i to będzie mycie lamp sufitowych, wykonywanie generalnego sprzątania. A czynności wykonywane raz na pół roku, mycie okien oraz czyszczenie wertykali, różnego rodzaju rolet, przesłon, które znajdują się w danym gabinecie. Więc warto się temu przyglądać. Ja Ci to podrzucam tak dla inspiracji, żebyś wiedział, jak tworzą to inne ośrodki. I tutaj też widzisz, kiedy to zostało zrobione, wydanie numer 1 z dnia 19 listopada 2011, strona, która i tak dalej, gdzie to się znajduje. Jeżeli by to było edytowane, to też później powinno być, kto dokonał tej zmiany. Warto się tego typu rzeczom przyglądać. Wierz mi, Twój biznes skoczy na zupełnie inny poziom, jeżeli to opracujesz. Moi drodzy, zbliżamy się powoli do końca tego materiału, zatem serdecznie dziękuję Ci za obejrzenie tego wideo, za jego wysłuchanie lub przeczytanie, bo nie wiem, w jakiej formie akurat zapoznawałeś się z tym materiałem. Mam nadzieję, że naprawdę na tym się nie skończy. Liczę na to, że zaczniesz robić solidne porządki w swojej firmie. Dowiedziałeś się, jak robić procedury, od czego zacząć, jakie jest oprogramowanie, co robić krok po kroku, jaka powinna być Twoja pierwsza procedura, jakie działy powinieneś sobie zrobić, co to jest księga procedur, jak możesz z nią pracować, więc było tu naprawdę masa wiedzy. Jeżeli ktoś to przerobi, no nie wierzę, żeby nie miał efektów. No, jestem przekonany o tym, że jak to uporządkujesz, zaczniesz mieć porządek w swojej firmie, to wierz mi, że Twoja firma zacznie osiągać o wiele lepsze przychody, a również zadowolenie z samej pracy u Ciebie powinno no naprawdę nieźle wzrosnąć. A już nie mówiąc o tym, że jak przejdziesz do delegowania, no to wiele rzeczy będzie dla Ciebie dużo, dużo łatwiejsze. O wiele więcej tego typu materiałów znajdziesz w kursie Liczy się strategia i w opisie do tego nagrania znajdziesz formularz, jeżeli chciałbyś się zapisać na listę priorytetową. To jest 186 nagrań, jest to naprawdę kopalnia wiedzy na temat strategii. Wielu uczestników tego kursu zrobiło naprawdę wspaniałe postępy i w następnym nagraniu, w następnym wideo dowiesz się, do czego my robimy dokładne procesy i procedury w Liczy się wynik. Dowiesz się, jak podzieliliśmy sobie role w firmie i co z tego wynikło, dostaniesz także gotową listę rzeczy, do których warto zrobić procedury. Bez względu na to, jaki biznes prowadzisz, dostaniesz taką gotową listę, od czego zacząć, jakie powinieneś mieć procedury w Twojej firmie, więc myślę, że to będzie dla Ciebie no naprawdę niezła ściąga. I mam jeszcze na sam koniec do Ciebie prośbę. Myślę, że po tym wszystkim, co Ci tutaj dałem, to mogę mieć na koniec taką małą prośbę. Byłoby mi bardzo miło, gdybyś mi pomógł szerzyć tą wiedzę. Więc jeżeli możesz, udostępnij to nagranie na Facebooku, udostępnij cały artykuł z bloga Liczy się wynik, albo wyślij komuś mailem. Jeżeli znasz kogoś, komu ten materiał mógłby się przydać, to wyślij to może komuś po prostu mailem, albo messengerem, albo jak robiliśmy zajawkę do tego materiału na Facebooku, na naszym fanpage'u, to oznacz osobę, która Twoim zdaniem mogłoby się tutaj osobie przydać, więc możesz ją oznaczyć w komentarzu z góry. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Jest to dla mnie niezwykle ważne, ponieważ no solidnie się napracowaliśmy nad tym materiałem i mam nadzieję, że dałem w nim na tyle wartości, że poproszenie Cię teraz o to, abyś pomógł nam jakby tą wiedzę rozpowszechniać, to jakby wyjąłem taką malutką cegiełkę z tego naszego banku zaufania. Jeżeli masz jakieś pytanie, to oczywiście zostaw to pytanie w komentarzu na blogu, bardzo chętnie odpowiem i mam nadzieję, że przerobisz to wszystko, no bo jakby oglądanie to jest jedno, a działanie to jest zupełnie inna sprawa, więc teraz jak już zapoznałeś się z tym wszystkim, to trzeba zakasać rękawy i brać się do roboty. Do zobaczenia w kolejnych nagraniach.